Paweł Kapusta, Mateusz Skwierawski, WP Sportowe Fakty. Witamy po kolejnym bardzo ciekawym weekendzie piłkarskim. I tak się zastanawiam, od czego zacząć, bo zawsze zaczynaliśmy od Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka, to może dzisiaj nie będziemy zmieniać układu. Wypada o Robercie trochę powiedzieć. Dokładnie, trzeba porozmawiać o tym, co wydarzyło się przede wszystkim w Bundeslidze w sobotę o 18:30 mecz Bayern Monachium, Borussia Dortmund. Zastanawialiśmy się, jak to może się potoczyć, bo przecież pamiętaliśmy, że Bayern Monachium w ostatnich tygodniach kilka wpadek, strata punktów między innymi z Freiburgiem, ale tym razem niespodzianki nie było. Bayern Monachium przejechał się po Borussii Dortmund, skończyło się pierwsza połowa 4-0, w zasadzie było pozamiatane, w drugiej połowie dorzucona tylko jedna bramka, ale 5-0 i teraz pytanie, czy tam już wszystko pozamiatane? Czy ty uważasz, że Bayern jednak nie odda, a może odda jeszcze fotel lidera? No ja to przede wszystkim byłem zaskoczony, że Bayern tak zmiażdżył Borussię, bo no jednak spodziewaliśmy się wyrównanego spotkania, przynajmniej ja się takiego spodziewałem, a tutaj tak naprawdę gdyby Bayern musiał wygrać 9-0 albo 8, to pewnie by tak dociągnął taki wynik do końca. No w szoku byłem, Bayern był strasznie nabuzowany, zawodnicy Bayernu byli strasznie nabuzowani, a z kolei piłkarze Borussii chyba tak samo przestraszeni. No to był po prostu mecz do jednej bramki, chociaż kto wie, jakby to spotkanie nie skończyło się, gdyby w tych pierwszych minutach piłka wpadła do bramki Bayernu, bo tam słupek był, prawda? Już nie pamiętam po strzale którego zawodnika, ale Mahmud Dahoud. Tak, tak, dokładnie. No widzimy, Bayern wskoczył, punkcik przewagi, tak jak wspomniałeś, ten ostatnie spotkanie z Freiburgiem jednak każe czekać do końca. No tutaj na pewno nic nie jest jeszcze wyjaśnione, Bayern może przegrać gdzieś tam na finiszu sam ze sobą, no bo jednak z takimi drużynami musi wygrywać i nawet spotkania z Borussią, które wygrywają tak wysoko, wcale im tego mistrzostwa nie muszą gwarantować. Ty mówisz, że jest jeden punkcik przewagi, ale tak realnie to trzeba mówić o dwóch punktach, bo przewaga bramkowa jeszcze Bayernu Monachium nad Borussią Dortmund, więc tutaj trzeba w przypadku piłkarzy Borussii Dortmund liczyć na porażkę albo jakieś dwa remisy Bayernu Monachium. Ja tak obserwując ten mecz, to odniosłem wrażenie, że Borussia Dortmund przegrała przede wszystkim z Borussią Dortmund. Te dwa pierwsze gole stracone, czyli przede wszystkim Mats Hummels i Robert Lewandowski, bo to w zasadzie fatalne błędy w defensywie, szczególnie ten drugi gol, w ogóle jakiś totalny kryminał, zdziesiątkowana defensywa Borussii Dortmund i Łukasz Piszczek nawet wracający po kontuzji, to było widać, że to nie jest ten Łukasz Piszczek sprzed dwóch miesięcy, gdy był w znakomitej dyspozycji, było widać, że nawet gdy biegał, gdy próbował depnąć, to nie było z czego. No tak trochę Łukasz wrzucony na konia po tym czasie, kiedy nie mógł grać. On tak naprawdę dopiero niedawno rozpoczął treningi z pełnym obciążeniem. Chyba po prostu miało to dobrze wyglądać na papierze. Zawodnicy Bayernu mieli troszeczkę przestraszyć się tych wracających w Borussii po urazach, a Łukasz zawsze gwarantował sukcesy, dobre wyniki i przede wszystkim jakość na boisku. No też w kilku sytuacjach musi Łukasz inaczej zachować, ale no ja bym go jednak gdzieś delikatnie rozgrzeszył, no bo trochę w piłkę nie gra, mówi, że Borussia przegrała sama ze sobą, trochę też. Czyli to jest trochę uogólnienie, oczywiście. Trochę też z Robertem Lewandowskim, no bo Robert oprócz dwóch goli miał jeszcze asystę, świetną pracę wykonał. Troszkę, no nie chcę powiedzieć, że sobie powetował Ligę Mistrzów, bo oczywiście gdzie tutaj Liga Mistrzów do rozgrywek ligowych, no ale tutaj chyba zawodnik meczu zdecydowanie, 14 goli już w klasikerach Roberta, no i przede wszystkim przekroczył granicę 200 goli, 201 bramek w Bundeslidze Roberta w 284 meczach, no to w ogóle to jest jakiś kosmiczny wynik i tak kiedy zawsze zastanawiamy się, do czego ten Robert dąży, czy do transferu, czy do zmiany ligi, to chyba właśnie do tego, żeby pobijać kolejne rekordy w Bundeslidze, tam mu niewiele brakuje, żeby już być na podium, teraz piąte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w ogóle niemieckiej piłki, prawdopodobnie w przyszłym sezonie, jeżeli zostanie w Bayernie, to już na to podium wskoczy i chyba to jest taki cel Roberta, czyli kolejny tytuł króla strzelców, kolejne mistrzostwo i ustawianie gdzieś tam u siebie na kominku w salonie tych różnych trofeów. Popatrz, przeglądaliśmy sobie jeszcze angielską prasę
W weekend tam pojawiła się informacja, że może Robert Lewandowski nagle przyjdzie do Chelsea, będzie zbawieniem. Chelsea jakoś nie chce mi się wierzyć w te doniesienia. Robert chyba znakomicie się w Monachium czuje i wie, że właśnie rozpoczęła się rewolucja kadrowa w Bayernie, te niezwykle ciekawe transfery. Najpierw przede wszystkim, jeżeli chodzi o defensywę, wzmocnienie defensywy, tam dojdzie do takiej sytuacji, że Jerome Boateng no chyba już w tym momencie jest pogodzony z tym, że po sezonie odejdzie z Monachium. Natomiast jeżeli chodzi o ofensywę, tam jeszcze pewnie też wiele ciekawego się wydarzy i Robert doskonale zdaje sobie sprawę, że Bayern będzie inną drużyną niż w tym sezonie. Ale Lewandowskiemu chyba dobrze z takim z ogólnym odbiorem społeczeństwa, że właśnie był tym pierwszym Polakiem, który przełamał różne mury. Dzięki niemu trochę inaczej zaczęto na polskich zawodników patrzeć w Niemczech. On też, myślę, że na pewno jego ambicją jest zostanie kapitanem Bayernu i to nie takim z doskoku tymczasowym, tylko na stałe. Dlatego on chyba się cieszy po prostu tym, że jest królem na swoim podwórku. A wiesz, ja mam jeszcze takie wrażenie, że my dopiero zrozumiemy tak naprawdę, co Robert Lewandowski dla nas zrobił w ogóle, dla polskiej piłki przez ostatnie, ile tam, niecałe 10 lat teraz w tym momencie, tak, bo przenosił się do Borussii Dortmund w 2010 roku. 2000, tak. I dopiero chyba po zakończeniu kariery Roberta Lewandowskiego dopiero do nas dojdzie, co on tak naprawdę osiągnął, jaki wynik nieprawdopodobny, jeżeli chodzi o strzelanie goli, no tak, wykręcił no w Bundeslidze. Otwieramy lodówkę, no i Robert wyskakuje już tak, jesteśmy przyzwyczajeni. 9 lat, chyba pierwszego właśnie gola w 2010 roku, no i Robi strzeli. A jeszcze w tym sezonie troszkę pewnie postrzela, bo zostało, jeżeli dobrze pamiętam, 6 kolejek na obronienie pozycji lidera, ale 6 kolejek na to, żeby się nie potknąć i żeby znów Borussia nie wskoczyła na fotel lidera. Też pokazuje chyba, że jednak duże umiejętności są w tym zespole, ale głowa szwankowała na jakimś etapie sezonu, no bo nie wierzę, że Bayern tak grający z Borussią nie poradziłby sobie z Liverpoolem. Wydaje mi się, że po prostu w pewnym momencie coś się odblokowało w głowach piłkarzy i dlatego tak koncertowo zagrali z Borussią. No, tak trudno to porównywać, szczególnie, że Borussia była mocno trafiona kontuzjami, problemami, tak więc ja bym aż tak daleko w interpretacji. Ale Bayern był jednak, no bo tutaj to Borussia na pewno, była liderem, mimo że roztrwoniła wiele punktów przewagi, no to Bayern sobie, wiesz, no, nie dał sobie tam pogadać w Monachium. To może jeżeli było Lewandowskim, to o Krzyśku Piątku. Krzysiek wyszedł na Juventus i w zasadzie jakby wyszedł na Termalikę. Wyszedł, to zrobił to, co miał zrobić, czyli strzelił gola Wojtkowi Szczęsnemu, ale to nie wystarczyło do zwycięstwa. I tak szczerze mówiąc, kolejny raz wracamy do tego samego, czyli to jednak nie jest ten Milan z wielkich Milanu lat. Ja tak się zastanawiam, kiedy Krzysiek wyfrunie z tego Milanu, bo to, co on wyprawia, to jest niebywałe. Chyba ostatnio nawet Nesta wypowiadał się, były zawodnik Milanu, że Piątek by do tego wielkiego Milanu nie trafił, bo tamten Milan nie pozwoliłby sobie na transfer jakiegoś, zawodnika Genui, który tam strzelił kilka goli w Serie A. Po prostu no nie ta para kaloszy, ale dużo musiało się zmienić w tym klubie, że właśnie po Polaka sięgnęli, a tak naprawdę w tym momencie Piątek przerasta Milan. Ja akurat oglądałem to spotkanie i Milan stworzył w tym spotkaniu chyba łącznie 5 takich groźnych sytuacji bramkowych i 3 były właśnie autorstwa Piątka, bo w tych pierwszych minutach w drugiej minucie tutaj mógł chyba lepiej się zachować, w światło bramki trafić, ale mu się nie udało. Gola strzelił, to wszyscy widzieli w sytuacji sam na sam. W drugiej połowie jeszcze szarpnął, raz ograł zawodnika Juventusu, wpadł w pole karne, tam niewiele zabrakło. I oddał jeszcze taki groźny strzał zza pola karnego. Też Krzysiek jest kojarzony z takim właśnie lisem pola karnego, ale potrafi zza szesnastki uderzyć, to był ładny strzał. Szczęsny musiał się tam mocno spiąć, żeby się rozciągnąć i tą piłkę odbić na rzut rożny. No trochę zabrakło właśnie wsparcia Krzyśkowi, ale to jest coś normalnego, dokładnie. W każdym spotkaniu tego brakuje. I to był w ogóle pierwszy mecz w Milanie Piątka, w którym Piątek strzelił gola, a Milan nie zdobył żadnego punktu, bo dotąd była to zawsze gwarancja goli. No chyba wszyscy w Mediolanie modlą się, żeby udało się jakoś doczołgać na tym czwartym miejscu do końca sezonu, awansować do Ligi Mistrzów, zastrzyk finansowy i wtedy można szukać jakichś równorzędnych partnerów dla Piątka z przodu. A ty jak oglądasz mecze Krzyśka Piątka teraz w Serie A i porównujesz do meczu z początku
sezonu, to widzisz postęp zrobiony przez Krzyśka, bo ja tak pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to zdecydowanie lepiej gra już tyłem do bramki, bo na samym początku to te piłki często tracił, teraz coraz jakby twardszy się stał, takie odnoszę wrażenie. No widać, że ta pewność siebie taką skorupę zbudowała. No mi się to bardzo podoba, bo nie dość, że Krzysiek łączy taką czarną robotę z tym bonusem, z czymś ekstra, że tak naprawdę w pojedynkę sobie potrafi sam wypracować sytuację, strzela te gole cały czas regularnie, ale też nie traci piłek, w ogóle bardzo ważne, tak przetrzymuje piłkę na połowach rywali, tak akurat w tym spotkaniu z Juventusem, w takich sytuacjach, gdzie no nie musiał nic zrobić, no bo tam piłka wybijana gdzieś na aferę spod własnego pola karnego na uwolnienie, a Piątek na przykład potrafił zdobyć faul, albo przetrzymać piłkę, zaczekać aż koledzy wyjdą mu do gry, oddać ją, tak więc no, trenerzy takich napastników to po prostu ozłacają, dlatego tak jak mówisz, chociaż on już w Genui taką grę przejawiał, taki właśnie było już widać po nim, że to będzie dobry zawodnik nie tylko jeżeli chodzi o strzelanie goli, ale przede wszystkim właśnie o taką ciężką pracę, to też często napastnikom jest zapominane, no bo wiadomo, napastnik musi gole strzelać i tyle. A propos ozłacanych napastników, to tak płynnie przejdźmy sobie do polskiej ekstraklasy. Wczoraj o godzinie 18 mecz Górnika Zabrze z Legią Warszawa i przegrywała długo Legia, ale urwała się ze stryczka za sprawą Carlitosa. Dwa gole, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Znakomicie tak. Pamiętam. Jakie wrażenia po tej kolejce ekstraklasy masz? Bo kilka tych meczów, chyba wszystkie oglądałeś? Ja się przyznaję, że wszystkich nie widziałem, ale te najważniejsze widziałem. Tak. I powiem ci tak, że przez chwilę wczoraj myślałem, że to już jest pozamiatana kwestia. Myślałem, że już Legia tego nie odrobi. I mam takie wrażenie, że jeżeli nie nastąpiłaby zmiana trenera, to już by było pozamiatane. A tutaj jednak wyrzucony Ricardo Sapinto, Legia, no jednak odnoszę takie wrażenie, że z większym luzem na boisku. No i udało się odrobić straty i 3 punkty do Warszawy. Przyjechały. Jakie ty masz wrażenia po tej ostatniej kolejce ekstraklasy? Co ci się rzuciło w oczy? Słuchaj, no jakby jeszcze trenerem Legii był Ricardo Sapinto, to byłbym gotowy zakładać, że Legia tego mistrzostwa nie obroni, nie zdobędzie. Ale w tym momencie no faktycznie no widać taki luz, taką pozytywną energię drużyny, no że jadą po prostu na te gole, że jest tam zaciętość, spadł na pewno jakiś ciężar z głów zawodnikom i to widać. I powiem ci, że w tym momencie no nie byłbym wcale taki pewien, że Lechia ten tytuł wywalczy, mimo że punktuje, siermiężni, ale jednak dowozi te zwycięstwa. To też jest ciekawe, tak tutaj rozmawialiśmy o naszych napastnikach za granicą i takim pojedynku Carlitosa z Angulo. Angulo liderem klasyfikacji strzelców naszej ekstraklasy. Wczoraj 18 gola strzelił, Carlitos odpowiedział dwoma. No i zobacz, gdzie my jesteśmy? To są zawodnicy, którzy... W trzeciej ligi hiszpańskiej. No dokładnie, którzy brylowali, czy tam nawet nie brylowali, no po prostu grali w trzeciej lidze hiszpańskiej, a w tym momencie biją się o koronę króla strzelców i Carlitos grał Mistrzostwo Polski, no to jest jakiś absurd, no tak to nie powinno wyglądać w naszej lidze, ale widzimy jednak różnicę poziomów, tutaj nawet ostatnio na naszych łamach wypowiadał się syn trenera Jana Urbana, który pracuje w Akademii Legii i on właśnie opowiadał, jak Hiszpanie są szkoleni, że zupełnie na co innego zwraca się uwagę w tych kategoriach wiekowych do lat 10, 11, 12, że tam od razu zawodnik, który przyjmuje piłkę, już musi mieć 2-3 warianty w głowie, a u nas ale jest to przyjmowanie na 3 kontakty i dopiero, do czego zmierzam? Później właśnie wychodzi, że zawodnik, który jest uczony do tych lat 12, 13, 14 w Hiszpanii, który nie przebije się na ten poziom Ligi Hiszpańskiej, Ekstraklasy, czy tam nawet drugiej ligi, to jednak ma zakodowane to w głowie, przychodzi do naszej ligi, no i robi różnicę, no bo nasi zawodnicy to zazwyczaj, wiesz, przyjęcie, głowa, patrzy, 3 sekundy miną, poda, tak, a on tu pach, pach i jest. A to znakomicie było widać przy golu na 2-1, samym przyjęciem zwiódł rywala obrońcę. W zasadzie to wyglądało tak, tak. Takie proste. Piłka przyklejona do nogi. Tak, no. Niesamowite. Natomiast może pójdźmy w stronę siermiężnego stylu Lecha Poznań, bo ten mecz z Lechią Gdańsk, powiem ci, że kompletny dramat. W strzałach celnych 1-1. 1-1 i to jeszcze ten strzał celny Lecha Poznań chyba w 91 tak, minucie. Tak, tak. Tak więc ja na przykład nie współczuję kibicom Lecha Poznań, że muszą w tym sezonie mierzyć się z takim dramatem. Uważasz, że Lech Poznań awansuje do pierwszej ósemki ekstraklasy?
No w tym momencie jest, ale wiesz, ta liga jest tak Nieprzewidywalna. nieprzewidywalna, że no co ja ci mogę powiedzieć? Lech gra teraz. Wisła ogrywa Legię 4-0, później idzie do Sosnowca i przegrywa, tak? Jagiellonia też przegrała na Legii zdecydowanie, udało jej się wygrać, tak więc to jest jak w lotto, no. Jakie liczby wypadną, maszyna losująca. Maszyna losująca. Jak to mówi redaktor Wawrzynowski. O tym decyduje. Natomiast Lech Poznań w ostatniej kolejce fazy zasadniczej u siebie z Jagiellonią, natomiast Wisła Kraków jedzie na Zagłębie Lubin, czyli wszystko jest możliwe. Ja bym chciał Wisłę Kraków w tej ósemce. Podoba mi się bardzo gra tej drużyny. I fajna historia hollywoodzka. Dokładnie, ale przede wszystkim boisko. Tam po prostu podoba mi się ten zespół i chciałbym, żeby Wisła do tej ósemki weszła i myślę, że jak wejdzie, to na pewno jeszcze kilka punktów odbierze. Może w spotkaniach z Legią, może z Lechią, tak więc to może być taki... Języczek u was. Dokładnie. Czego szukałeś? No może nie tego, ale wyręczyłeś mnie tutaj znakomicie. No to super. Pogadaliśmy sobie o tym, co działo się w ostatnich dniach w futbolu i w ekstraklasie i poza ekstraklasą. Bądźcie z WP Sportowe Fakty, bo ten tydzień też zapowiada się niesamowicie ciekawie. Puchar Polski, Ekstraklasa, ale też dosyć poważne rozgrywki europejskie, które możemy oglądać tylko za pośrednictwem TV, bo niestety na polskich stadionach to nie za bardzo, nie za bardzo. Tak więc dziękujemy i widzimy się za tydzień w poniedziałek. Mateusz Skwierawski, Paweł Kapusta. Dziękujemy. Do zobaczenia.